beretu, niestety nie jesteśmy w stanie go tutaj Państwu zaprezentować. Boicie się chłopaki trochę? To jest cykorko, zobacz, tam wyglądają. No widzimy, że chyba Rosjanie jednak nie ponieśli jakichś ciężkich strat. Chyba odpowiedzą. Tak jest, następuje atak rosyjski. Kontratak. No niestety pod ogniem moździerzy ciężko jest podejść, więc na razie żołnierze siedzą w okopach. Oddziały niemieckie zostały wsparte przez oddziały austriackie. Krótkimi skokami naprzód Austriacy i Niemcy podchodzą pod pozycje rosyjskie. Pod silnym ogniem karabinów maszynowych. Niestety taka trwa wojna. Niestety nadal pozycje rosyjskie jednak wydają się być nie do zdobycia. Austriacy wycofują oddziały. Ponownie odzywa się artyleria. Kule świstają, a ty bez kasku! W czasie I wojny światowej masowo używane były pociski wypełnione pułapkami zwane szrapnelami. Były to pociski, które wybuchały w powietrzu nad ziemią. Raziły niesamowicie oddziały, które znajdowały nawet się w okopach.
No, wojska poszły na magnety. Rosjanie nie wytrzymują jednak ataku, jednak morale spadły. Niestety muszą się wycofać. Zdziesiątkowani przez artylerię wycofują oddziały. Wycofują oddziały. Tam już ich wojska okopały się na linii rzeki Rawki. Także Golimów pomału przechodzi w ręce niemieckie. I będzie w rękach niemieckich aż do lipca 1915 roku. Ranny żołnierz austriacki zostaje wycofany do punktu sanitarnego. Część oddziałów zajmuje pozycje na poprzednich pozycjach rosyjskich. O, jeszcze strzelił. O, przegrupowują się. Żołnierze penetrują pozycje rosyjskie, sprawdzają, czy nie ma jakichś żywych żołnierzy. Zbierają broń. Na pole bitwy weszły sanitariuszki. Udzielają pomocy rannym żołnierzom. Proszę Państwa, no widowisko dobiegło końca. Oddziały rosyjskie wycofały się, tak jak już wcześniej, z podziałem ulicą Żabią na pozycje nad rzeką Rawką. No te pozycje okazały się jednak nie tak łatwe do zdobycia jak Golimów. Były to bardzo strategiczne pozycje, na rzeka Rawka meandrująca, podmokła i tam trafili na silny odpór armii rosyjskiej. Tak jak już powiedziałem, ten opór trwał aż do 15 lipca. Rosjanie w zasadzie nie przegrali tej wojny. Oni się sami wycofali, pomału oddali Warszawę. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko tak technicznie chciałbym powiedzieć, że proszę przez jakieś kilka minut nie wchodzić na tą drugą stronę. Musimy sprawdzić ładunki pirotechniczne.